Siemaneczko, z tej strony Jobak. Pewnie zastanawiasz się, czemu nie nagrywam nic o żadnym sprzęcie, a siedzę po prostu w samochodzie na jakimś zadupiu. Już ci to tłumaczę. Pewnego wieczoru ojciec do mnie poszukaj mi jakiegoś taniego laptopa. Niekoniecznie musi mieć baterię, niekoniecznie musi być wypasiony, może być najgorszy z najgorszych, byleby miał napęd DVD i płynnie odtwarzał filmy z DVD, pendrive'a, raz żeby jakieś filmy mu się na dysk zmieściły. Szukałem trochę na Oliksie, dzisiaj po pracy zainteresowałem się jedną ofertą, mianowicie 20 km ode mnie jest laptop za 30 zł. Widziałem zdjęcia, nie jest to może jakiś szał, ale spełnia wymagania mojego ojca. Bateria nie trzymie, zainstalowany Windows XP. Cóż, zabieram was po prostu w trasę. Zanim jednak pojedziemy po tego nieszczęsnego laptopa, trzeba zalać jeszcze mojego Opla, żeby nie stanął po drodze, bo jak ktoś mi go sprzątnie sprzed nosa, to się po prostu załamie. Jeszcze do celu zostało jakieś, powiedzmy, 10 km. Wróciłem właśnie z laptopem. Dostałem nawet pokrowiec, trochę zakurzony. Ale według zapewnień sprzedającego jest sprawny. Jeszcze na miejscu się trochę potargowałem i z 30 zł udało mi się kupić go za dwie dyszki, czyli naprawdę to są znikome pieniądze. Teraz zabiorę się za otwarcie, zobaczymy co się tutaj znajduje w środku. Ładowarka. Nie ma się co spodziewać cudów. No jeszcze kurde, oryginalna papierologia. Artina notebook. Actina Google, no, numer seryjny, 40 giga dysk, kabel z wideo, no, tego chyba nie mam w zestawie. Bateria, napęd Sony Combo, 256 MB RAM, no niby nie dużo, ale do odtwarzania filmów na DVD wystarcza. Celeron 2400 MHz, korpus, jakieś płytaczowa combo, klawiatura Webook, no, w każdym razie. Tak prezentuje się zakupiony laptop. Porysowany, ale to już jest wiekowy sprzęt. Nie ma tragedii. Do odtwarzania filmów mojemu ojcu w zupełności wystarczy. I tak, ekran jest większy niż w tablecie. Tablet z 2-gigową pamięcią, więc za dużo filmów na niego nie wrzuci. Tutaj po zainstalowaniu systemu będziemy jakieś wolne 35 giga na filmy. Dodatkowo jakieś filmy sobie może nagrać na DVD i odtwarzać. Co tu jeszcze mamy? Czyli to jest bardzo wiekowy sprzęt. Tutaj regulacja głośności, wyjście na słuchawki, na mikrofon. Tutaj jest przybrudzony jakimś paprochem. Plomba gwarancyjna. Czyli jeszcze nie był rozbierany od nowości. Ale to dobrze. Tutaj standardowe wyjścia, dwa razy USB, wyjście VGA do monitora, wejście zasilające, czyli to co. Dalej dostałem torbę, w torbie co to jest? D-Link, ja nie wiem, coś tu jeszcze będzie. Sorki, tak jedną ręką trochę do kitu, a nie chce mi się statywu rozstawiać. O, jakieś kable. O kurde, jeszcze jakaś stara myszka, zabytek normalnie, kulkowa. Jeszcze tu coś znajduję, nie, no i tylko pokrowiec i to wszystko. Mówi to, że za dwie dyszki było warto. Założę się, że większość z was spodziewała się jakiegoś super ultra gamingowego laptopa, no ale niestety muszę was zmartwić. Za 20 zł się cudów nie spodziewajcie, mojemu ojcu to wystarczy. Pod koniec tego tygodnia wpadnie kolejny filmik, bo idzie do mnie jeszcze kilka paczek, które muszę zunboxować. No i to tyle. Dzięki za oglądanie, cześć.